Serwus, witam w pierwszym VOD Review z Mistrzostw Świata. To będzie trochę takie szybsze VOD Review, niekoniecznie pełna analiza gry. Dlaczego? Dlatego, że wtedy no, będę miał więcej czasu, żeby do większej ilości gier się odnieść, więc wolę odnieść się do większej ilości gier, niż przez 2 godziny mielić jedną i wrzucić z tych Mistrzostw Świata 2 filmy na kanał jedynie. Dla kontekstu jestem po 2. dniu Mistrzostw Świata, czyli każda drużyna zagrała co najmniej jedną grę, a większość z nich zagrała 2. I do tej pory, co ciekawe, najwyższy poziom moim zdaniem, jeżeli chodzi o gameplay, pokazało właśnie RNG, które sobie pooglądamy. Z tych pierwszych niespełna 20 gier, nie, to w sumie było nawet 12 gier wyłącznie, no to z tych pierwszych 12 gier zdecydowanie RNG pokazało się najlepiej, natomiast oczywiście tutaj nie ma co wyciągać na podstawie tego jakichś szczególnych wniosków, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego według mnie ta gra jest taka dobra, ale najpierw na szybko o drafcie. Jeżeli chodzi o bany, to nie są one w ogóle zaskakujące, nie są niczym dziwnym. Sejuani to jest spoko flex, dużo postaci mele, które otwierają jej pewne combo w tej mecie jest, w związku z czym to jest niezaskakujący ban. Yumi tak samo nie jest to nic nietypowego, standardowo Yumi otwiera wiele różnych dziwnych combo. I co ciekawe, tak samo bym powiedział o Caitlyn. Caitlyn po pierwsze wydaje mi się, że jest najsilniejszym AD carry, jeżeli chodzi o patch, na którym są grane Mistrzostwa Świata, a po drugie jest trochę niewygodna, ponieważ otwiera nam postacie, które normalnie nie byłyby grywalne, takie jak na przykład Morgana czy Lux, to są wszystko słabe postacie, ale z Caitlyn działają bardzo dobrze, więc trzeba też respektować wtedy zupełnie inny champion pool na supporcie. Jest jeszcze kilka takich postaci, które Caitlyn otwiera, także tutaj po pierwsze bany bardzo spoko, jeżeli chodzi o to, że to są silne postacie, jak i również te postacie otwierają różne combo, więc tutaj RNG pozbyło się różnych kombosów. Z kolei Gen.G przyjęło bardziej strategię, jeżeli chodzi o komforty. Gale kojarzymy z Tristaną, więc to jest no target ban, to jest wyłączenie jego komfortu. Tak samo jeżeli chodzi o Viego, to nie jest jakiś topowy jungler, który jest nie wiadomo jak kontestowany w drafcie. Natomiast Wei go bardzo lubi, więc to uznaje to za target bany, za bany na komforty. Jeżeli chodzi o Fiore, to jest taki ban typu sprawdzam, albo typu albo wymieniamy się jeden za jeden, albo jeden za zero. Przynajmniej trochę tak to odbieram. Była kiedyś taka meta, no kilka razy była taka meta, gdzie LeBlanc była bardzo wysoko kontestowana, nawet first pickowana była LeBlanc. No i wtedy biorąc pod uwagę, że najlepszą kontrą na LeBlanc zazwyczaj jest Lissandra w większości patchy, no to banowało się z Blue Side'u, wiedząc, że ma się first pick i ma się intencję piknięcia LeBlanc, banowało się Lissandrę i to jest takie sprawdzam. I teraz enemy, przeciwnicy nasi kochani, albo zbanujecie LeBlanc i wtedy wymieniliśmy jeden za jeden, albo dajecie nam ten LeBlanc zachowując jakiś tam ban, który chcieliście zrobić, o ile to nie była LeBlanc, ale my wtedy mamy LeBlanc i jeszcze wy nie macie tego matchupu. Tak samo trochę traktuje te Fiore i Atroxa, czyli wiemy, że chcemy first pickować Atroxa, więc teraz banujemy Fiore i albo wy banujecie Atroxa, z czego może nie chcieliście zrobić i wymieniamy się jeden za jeden w banach, albo wydajecie nam tego Atroxa, robiąc ban, jaki wcześniej chcieliście, jeżeli to nie był Atrox. No ale teraz ten Atrox ma lepszy matchup, bo nie trafi na Fiora, a Fiora kontruje Atroxa. Przynajmniej dobra Fiora, ponieważ Atrox generalnie może ograć, co widzieliśmy już. Chyba Cloud9 się wylało, jak miało te Fiore. Tylko oczywiście tutaj troszeczkę mniej to działa, ponieważ o ile rzeczywiście na LeBlanc najlepszą odpowiedzią jest Lissandra, tak na Atroxa, no ten Jax też działa według mnie, więc tutaj nie jestem przekonany co do tego aż tak bardzo, no ale powiedzmy, że tak to odbieram. First pick Atroxa i w ogóle te metę, gdzie ten Atrox ciągle się pojawia, odbieram trochę tak jak Gnara jakiś czas temu, czyli mamy postać, która fituje w praktycznie każdy team comp, jest dobrym blend pickiem i tak raczej byśmy ją brali niżej, jeżeli by była open, to czemu by nie brać jej wyżej? Jeżeli nie chcemy nic bardzo proaktywnie zająć, to możemy ją wziąć. Po prostu jest to silna postać, która pasuje do większości team compów, natomiast wydaje mi się, że z czasem trwania turnieju, jeżeli coś ma znikać, no to raczej ta meta na Atroxa, ta priorytet stawiony na Atroxa będzie powoli spadał, ponieważ dużo graczy lepszych z Chiny czy Korei jest w stanie grać Jaxem, jest w stanie grać Fiorą, czy może znaleźć jeszcze inne odpowiedzi. Dwie główne postacie, które do tej pory się pojawiały i raczej będziemy na nie zwracać uwagę, to jest Fiora i Jax jako odpowiedzi w tego Atroxa. Jest piknięty ten Atrox i jest odpowiedź w postaci Jaxa. Oznacza to, że RNG nie chce draftować proaktywnie, tylko bardziej reaktywnie. No bo proaktywnie oni mogliby zająć 2 piki, które chcą tutaj, a tego Jaxa wziąć na trójce. Natomiast oni draftują reaktywnie, czyli widząc przeciwnika, no maczują go, więc to jest okej. Jeżeli chodzi o Gravesa i ogólnie metę na dżungli, to wydaje mi się, że meta na dżungli jest bardzo, bardzo dziwaczna, dlatego że z jednej strony ilość expa i golda z kampów, bardziej expa szczerze mówiąc, jest dosyć mała. Było to wielokrotnie nerfione na przestrzeni, no może nie ostatnich patchy, ale tendencja, jeżeli patrzymy na przekrój kilku ostatnich lat, jest generalnie spadkowa. No i w takiej sytuacji jest trochę dziwne, że pojawia się Graves, natomiast pytanie brzmi, czy to, co się obecnie dzieje na Mistrzostwach Świata, to jest farm meta? No i niekoniecznie, bo trochę tak słyszałem takie określenie, że na Mistrzostwach Świata jest meta pod farmę, a to nie jest do końca prawda. To, znaczy może to nie jest też kłamstwo, a nie jest nieprawda mówienie takiej rzeczy, ponieważ z jednej strony junglerzy trochę full clearują, jest dosyć dużo tych full clearów nawet, natomiast typowa farm meta dla mnie to jest jakieś Graves, Nidali i takie postaci, które sobie robią full clear i gramy pod nie. One są sposobem, one są win condition, to w nie ładujemy zasoby. Natomiast tutaj, jak mieliśmy playiny, to był Hecarim, który po prostu szybko clearuje, więc trochę głupio by było nim nie full clearować. Tak samo, jeżeli jest piknięty jakiś Viego i on nie ma co zrobić przy linii, no to full clearuje, zasoby na nim są ok, ale też może skipować kampy. Jest ten Graves, który teoretycznie jest takim niby power farmerem, ale jak sobie patrzymy na gry, to
dużo drużyn używa go skipując kampy, plus wydaje mi się, że Graves akurat jest tutaj priorytetyzowany ze względu na to, że nie dlatego, że jest power farma i że dżungla jest do tego przystosowana, ale po pierwsze ma dobre matchupy, generalnie inne postacie, które są w mecie są raczej słabe na Gravesa, za wyjątkiem Azira. Azir jest dobry w Gravesa, może jakiś Viktor jest dobry w Gravesa, znaczy Graves nie lubi grać w tych takich kontrolnych magów z dużym range'em, ale poza tym meta jest całkiem spoko na Gravesa, więc po pierwsze to jest kwestia tego, jakie inne postacie grają, a po drugie Graves moim zdaniem ma bardzo fajne buildy, bo ma zarówno Lethality build z Eclipsem, jak i ten z Gordrinkerem bardziej pod tanka, jak i jakieś jeszcze dziwne połączenia, więc Graves po pierwsze buildy, po drugie matchupy i to raczej powoduje, że gra, niekoniecznie jakaś farm meta w dżungli, cokolwiek by to miało znaczyć w sytuacji, gdy tak bardzo mało expa jest obecnie w dżungli, że nawet ciężko dobić szósty level przed Heraldem, nawet jak 2 razy full clearujesz, to jeszcze coś musisz zrobić, żeby tego, tę szóstkę dobić przed Heraldem. Może nie przed Heraldem, co bardziej będąc precyzyjniejszym, po drugim full clearze, czyli jak 2 razy z full clearujemy, to dalej nie mamy szóstki, o ile nie zdobyliśmy jeszcze odrobiny expa gdzieś. A jako, że zazwyczaj nie full clearujemy 2 razy, tylko coś jeszcze robimy, jakiś kamp się skipnie, no to jest trochę kłopotliwe po 2 full clearach dobić szóstkę. Co dalej? Dalej pojawia nam się odpowiedź w postaci Azira i Poppy. Jest to całkowicie niezaskakujące. Po raz kolejny jest to standardowe. Dlaczego? Dlatego, że to combo jest generalnie bardzo mocne. Sam w sobie Azir jest bardzo mocnym pikiem, który będzie kontestowany na Worldsach, dlatego, że to jest taki schemat postaci, która jednocześnie wygrywa matchupy, ma prio w early game, jest jakkolwiek proaktywna, bo po szóstce można robić z nim, no z jego szuflą jesteś w stanie zrobić proaktywne zagrania, a jednocześnie bardzo dobrze skaluje, także z jednej strony wygrywa linię, ma dobre matchupy, daje prio, daje możliwości robienia placeów i jeszcze skaluje, także nie ma powodu, żeby tego nie grać, a Azir Poppy to jest generalnie dobre combo, fajnie to przyskrzynia przeciwnika, też dobrze synergizują spele tych 2 czempionów, łatwo jest dojeżdżać z tym, także to jest coś, co będziemy widzieć raczej częściej, zresztą już to nie jest pierwsza i nie tylko ostatnia, ale to też nie jest pierwsza Azir Poppy, już chyba z 2-3 na turnieju pewnie były, chociaż szczerze mówiąc nie przygotowałem się ze statystyk, zresztą mamy dopiero 2 dzień, także tutaj znowu nic specjalnego i tutaj pojawia się najdziwniejszy moment w tym drafcie, czyli RNG zdecyduje się wziąć Lissandrę, no i teraz tak, Lissandra generalnie 1-1 przegrywa na Azira, Azir wygrywa na Lissandrę i to tak dosyć mocno jest w stanie ją orać na początku, ale Lissandra fajnie ma follow-up do ganków, czyli jeżeli chcemy kampić tego Azira, no to jest mega opcja, żeby dać follow-up junglerowi, zwłaszcza, że ten jungler jest Gravesem, czyli nie ma sam w sobie dobrego setupu, więc myślę, że to jest bardziej sposób na granie od mida do side'ów niż mecza pod linię. Nie jestem fanem czegoś takiego, ale co ciekawe, to wyjdzie i to sobie zobaczymy w trakcie gry. Natomiast to jest najbardziej kontrowersyjny punkt tego draftu, ponieważ no w zasadzie sam siebie kontrujesz, jeżeli chodzi o matchup 1-1 na linii. 2-2 też nie jest jakieś niesamowite, no ale Lissandra może wystawić gank Gravesowi, czy grać do side'a skipując trochę. Na pewno mając Jaxa i biorąc pod uwagę, że raczej chcą oni wziąć tutaj w tym drafcie również carry, AD carry, że tak powiem, nie jakiegoś weak side'owego AD carry, nie jakieś dziwne piki typu jakieś Ziggsy, Serafiny, które sobie odpuszowują, ani też jakieś tam Ezrealki, co rzucają kus kilometra, czy Jhiny, to biorąc pod uwagę, że raczej chcą wziąć tutaj carry, żeby przebijać się damage'em potem przez Aatroxa i jego heal'e, przez Poppy jako tanka, to raczej chcą wziąć carry, AD carry, jakkolwiek to dziwnie brzmi. No i w takiej sytuacji, jeżeli byśmy mieli Gravesa, Jaxa, carry, AD carry i Lissandrę, i nie Lissandrę właśnie, czyli jakiegoś tam, jakąś postać, która więcej zżera zasobów, no to nagle mamy 4 typów, którzy chcą brać zasoby z mapy, co jest błędem, o czym mówiłem w jednym z ostatnich filmów i spotkań z widzami odnośnie draftów. Więc ta Lissandra tutaj jest pójście pod pik, który bardziej może działać na low economy. Oczywiście to nie jest tak, że zasoby na Lissandrze są czymś niewskazanym, bo ona potrafi one-shotować, ale mimo wszystko Lissandra może skipnąć wave'a i biec gdzieś na mapie i użyć swojego utility CC, żeby wystawić killa i ulokować zasoby w innym targecie. Więc to jest, ma to jakiś sens, ja widzę tutaj ten sens piknięcia tego, ale jest to mimo wszystko w tym drafcie najbardziej kontrowersyjny wybór. Ban Kalista nic nadzwyczajnego, Caitlyn Kalista 2 najsilniejsze adekery jak do tej pory. Ciekawe, nie dajcie się zwieść, Kalista skaluje w wielu team kompach. Generalnie skalowanie oczywiście jest relatywne w kontekście tego, co przeciwnik piknął. Są postacie, które skalują w większości gier, na przykład Ornn się z taką kojarzy, ale skalowanie jest generalnie relatywne i biorąc pod uwagę, że Kalista ma od jakiegoś czasu bardzo dobrą itemizację, plus ma Lethal Tempo jako runę, no to mając Lethal Tempo, jak i również mając te itemy, jakie się ma, czyli dobry dostęp do lifesteala, jednocześnie nie obniżając kryta, w przeciwieństwie do poprzedniego systemu itemów, no to Kalista bardzo na tym zyskała. Kalista całkiem nieźle skaluje w wielu matchupach, to jest taka częsta pułapka, jeżeli chodzi o graczy, że czy graczy, czy w ogóle się to słyszy często, że Kalista musi wygrać linię i zdominować, bo inaczej nic nie robi. Czasami, albo nawet często nie, zależy gdzie ją pikniesz. Generalnie jest dużo draftów, gdzie Kalista skaluje, także miejcie to na uwadze, że to jest taki trochę mit z tym, że Kalista musi wygrywać linię. Tak było kilka lat temu, gdy były stare runy, stare itemy. Ban Nautilusa też nie jest niczym dziwnym, ban na Kaisę również, trochę target ban na Galę, ale też Kaisa jest bardzo silna obecnie i bardzo zgrywałaby się z tą wbitą z Lissandrą, plus jeszcze pewnie engage support, nie byłoby problemu z dostępem do engage supporta. Także bany, jeżeli chodzi o drugą rotację, jak najbardziej uzasadnione. Święty Aphelios, no i biorąc pod uwagę, że Caitlyn jest wyłączona, Kalista jest wyłączona, nawet Tristana i Kaisa, no to ten Aphelios jest
jest rozsądny. Tak naprawdę poza Apheliosem została nam MF-ka i może Varus z takich poważniejszych pików, które się częściej pojawiają. Więc jest sobie ten Apheleos, spoko. Teraz widzimy już na pewno, że Talisandra musi grać do side'ów, bo tutaj mamy dwie postacie, które chcą zgarniać zasoby. I Genji bierze Senna Singed. I to jest, może się wydawać trochę dziwne, ale jeżeli ktoś oglądał LCK i kojarzy tę drużynę, no to nie jest pierwszy raz i to jest coś, z czym można się liczyć. Ogólnie Singed tutaj jest naprawdę spoko. Zwróćmy uwagę, że Singed jest bardzo wkurzający dla postaci, które mają dasze, ale również nawet dla postaci niemobilnych. Czyli z jednej strony jego W przyskrzynia gościa, więc ciężko mu skakać. No i to jest oczywiście spoko na Gravesa, na Jaxa, na Lissandrę, ale też jeżeli jest ktoś postacią niemobilną, no to on go randomnuje, no wchodzi w niego, przerzuca go i jest bardzo wkurzający, więc w sumie tak naprawdę Singed nie jest zły. Problem z Singedem jest taki, że jest no, słaby na topie, tam gdzie zazwyczaj grał, ma słabe matchupy, biorąc pod uwagę, że plejty doszły już bardzo dawno temu, towery zostały wzmocnione, trudniej się dive'uje, były zmiany w tym, jak działają miniony, no to ciężko się proksuje, a tak naprawdę jedyną realną strategią grania Singedem były wcześniej proksy, ale szczerze mówiąc, patrząc na skillset Singeda, to, że ma całkiem niezłe itemy dostępne w sklepie już od jakiegoś czasu, a to nie jest jakiś taki tragiczny pick, jeżeli by... No właśnie, właśnie na supporcie. Na supporcie ma jakiś sens. Wydaje mi się, że to ma dużo sensu i podoba mi się ten Singed tutaj. Uważam, że jest spoko. Jeżeli chodzi o Sennę, no to Senna przede wszystkim otwiera nam tego Singeda. Raczej Singeda dużo gorzej będzie ci się grało bez Senny, a tak, no to możesz sobie zgarnąć też zasobów sporo i Senna jest tą trochę mniej farmiącą. Natomiast jeżeli chodzi o Sennę w Apheliosa, no to później też ta Senna plus Azir to jest duży range, więc Apheleos dostaje damage zza ekranu, zwłaszcza kiedy Senna się nastakuje, no to jest też trochę wkurzające dla niego. Na linii to nie jest jakiś wielki bardzo problem, jeżeli chodzi o ten matchup. I tutaj standardowa RNG dokłada Leona, żeby mieć więcej engage'u. W tym momencie mamy taki klasyczny team combo, o którym nawet mówiłem rok temu, to się nic nie zmieniło, czyli mamy trochę AP plus CC-ki i trzech mocnych adeków, czyli w tym momencie ciężka jest itemizacja dla przeciwnika, bo jeżeli zrobi jakieś tam Merkury, QSS-y i tym podobne na Lissandrę i na Leona, no to w tym momencie mamy tak dużo AD damage'u, że przeciwnicy są bardzo łatwo zabijani za pomocą tego damage'u, a z kolei jeżeli będą chcieli robić armor na te trzy targety, no to CC-ki trwają godzinę, więc to jest kwestia itemizacji z naciskiem na mid game, bo w late game już jest tak tyle dużo itemów, że jakoś tam da się to połączyć, dopasować, ale w mid game bardzo mocno zmuszasz do decyzji tego typu team compem. W poprzednim roku widzieliśmy podobne rzeczy, tylko na przykład z Twisted Fate'em był Twisted Fate Leona, plus na przykład Jace wtedy był w mecie, jakiś tam Jhin na przykład i też chociażby Graves, trzech mocnych adeków plus midlaner AP plus engage support i z midlanera plus engage supporta mamy CC-ki plus trzech adeków, zmuszamy do decyzji, ciężko się itemizuje na to. Więc ogólnie uważam, że oba drafty mają sens. Jeżeli chodzi o Genji, tutaj jedyny problem jest taki, że mają trochę dwa weak side'y. Nie jestem pewny, jak działają matchupy Singeda, ale myślę, że generalnie w early game ten duet przegrywa na przeciwnika, więc tutaj jest troszeczkę słabo w early i jeżeli założymy, że Jax to jest kontra Vatroxa, co jest czasami podważane, ale ja myślę, że generalnie Jax bardzo dobrze działa Vatroxa, to mamy trochę dwa weak side'y. Natomiast RNG z kolei wzięło kontrowersyjny, ten najbardziej kontrowersyjny punkt tego draftu, no to było właśnie pick Lissandry, która generalnie przegrywa na Azira i jest jakaś bardzo dobra tutaj, no ale zobaczymy, że to ma sens, biorąc pod uwagę, co oni zrobią w trakcie gry. Więc oba drafty według mnie mają sens, ale dużo ciekawsze jest to, co zdarzy się w trakcie gry. Okej, przechodząc do gry, żeby jak najlepiej zrozumieć, dlaczego ten early game w wykonaniu RNG jest taki dobry, przydałoby się pooglądać to z perspektywy ich junglera. Oczywiście nie dosłownie, nie będziemy sobie tutaj włączać proview, ale będziemy zwracać uwagę na konkretnie jego puffing i to, w jaki sposób to synergizuje się z resztą mapy. No i teraz, zastanówmy się. Z jednej strony, z perspektywy Weya, no nie chcemy dopuścić do tego, żeby Poppy jakoś mocno gankowała i kampiła naszego bota, bo ile 2-2 wydaje mi się, że to combo w early jest dosyć słabe i raczej polega na tym, że doskaluje i wtedy jest kłopotliwe od któregoś tam levela. Tak, jeżeli będzie przychodzić Poppy, no to z Singedem, no to z Senną ma całkiem fajny follow-up i fajnie dojeżdża ten botlane, więc trzeba temu zapobiec. Z drugiej strony nie mamy prio z mida, dlatego że Azir będzie wygrywał, więc tutaj kolejna sprawa do rozwiązania. A jeszcze z trzeciej strony, no chcemy zaopiekować się Jaxem, ale nie w tym sensie, że on przegrywa, tylko wykorzystywać jego trade'y, jego ofensywne wejścia w Atroxa, żeby tego Atroxa na przykład zdajwować, albo sforsować do złego recola, więc tutaj mamy takie trochę rozstrojenie jaźni. Z jednej strony, no nasz midlaner sam sobie nie radzi, bota też ciężko zostawić samemu sobie, no i topa też trochę ciężko zostawić samemu sobie, a gramy Gravesem, który jeszcze chce trochę pofarmić, ale tak jak powiedziałem, można użyć Gravesa trochę skipując i dopiero potem nadrabiając i trochę drużyn używa tego Gravesa nie power farmiąc aż tak mocno, tylko właśnie w początkowych fazach gry coś tam robiąc. No i teraz, jak to wszystko połączyć? Mamy to rozstrojenie jaźni, jak to wszystko połączyć? No i tutaj Way znalazł jeden prosty sposób, jak to wszystko ograć, zobacz jak. No i co się tutaj dzieje?
Otóż robią oni late invade i to spalenie flasha nie jest tutaj kluczowe, choć oczywiście jest przydatne. I co się tutaj dzieje? No z jednej strony impaktuje to pozytywnie w bot lane RNG, ponieważ w tym momencie Poppy nie ma powodu, żeby iść na bota, bo jeżeli on jej zczyści kampy na botsajdzie, no to Poppy nie może tutaj iść i tak po prostu tu biegać, bo tutaj nic nie ma. Więc ona nie może sobie pozwolić, żeby zostać na długo w botsajdzie, więc trochę zwalnia to presję z bota RNG, że ta Poppy będzie ich dojeżdżać i właśnie tak jak powiedziałem, we trójkę ten Aphelios będzie miał ciężko grać na trójkę przeciwników. No i z drugiej strony, teraz mamy dwie opcje. Z perspektywy takiego Gravesa są teraz dwie opcje. Albo idziemy do naszej dżungli po dżungli Poppy i gramy mocno pod bota. Wtedy Poppy idzie do naszej dżungli z perspektywy Gravesa. No i jest klasyczny podział, że jedna strona gra pod topside, a druga gra pod botside. No ale to by nie było dobre, dlatego że jeżeli Senna, Singed będą mieli trochę mniej zasobów i trochę się ich dojedzie, to nie jest aż taka tragedia. No a jeżeli ta Poppy by zabiła Jaxa raz, drugi, sforsowała u niego TPK, flesza, słabszy recall, no to jest większy problem, więc Graves nie może iść w taki sposób. Czyli musi przejść przez mida i w takiej sytuacji po pierwsze impaktuje w tego mida pozytywnie, co mówiliśmy, że Lissandra przegrywa jeden na jeden na Azira, więc tutaj przyda jej się to, a po drugie znajduje się on w topside, gdzie może zagrać znowu do Jaxa. A Poppy jest w sytuacji, w której wzięła swoją górną dżunglę, no nie za bardzo może iść tutaj do topa, dlatego że mid prio zostało zrobione, kiedy Graves przechodził przez tę linię. Top prio powinno być i tak na pierwszych levelach dla Jaxa, jeżeli ten nie zrobi niczego głupiego bardzo. Tutaj trochę zależy od tych mniejszych trade'ów, ale generalnie powinno tak być. Więc w tym momencie Poppy jest no w dupie, ponieważ nie może zinwajdować tak łatwo Gravesa, dlatego że zarówno mid prio zostało wyforsowane przechodząc przez mida, top prio powinno być zapewnione, więc bez dwóch prio trochę ciężko tutaj zinwajdować. Z drugiej strony Poppy też nie może iść do swojej dżungli, znaczy no może, ale tutaj nic nie ma, więc nie jest to efektywne. Więc Wei znalazł jeden prosty sposób, zobacz jak, na rozwiązanie tej sytuacji. Oczywiście nie wiemy, czy to Wei, czy RNG po prostu, ktoś z RNG to zasugerował, to jest tylko takie gadanie głupie, ale jest to bardzo, bardzo dobry early game, dlatego że to w ogóle rozwiązuje ich problemy. Z jednej strony Poppy ma ciężej dojeżdżać ciągle bota, bo na bocie nic nie ma, więc spędzając tam więcej czasu, no nie jest efektywna, więc to nie wyjdzie za bardzo. No i to jest, może nie tyle nie wyjdzie całkowicie, co jest mega utrudnione na początku, więc impaktuje tym late invade'em pozytywnie w swój botside, jak i również przechodząc przez mida naprawia ten negatywny matchup, który tam jest i daje prio Lissandrze, która normalnie by w early game'ie tego nie miała, jak i również ostatecznie gra do topa pod Jaxa, który jest ich win condition. Także tutaj trzy pieczenie na jednym ogniu, czy jak ktoś tam gada. Więc bardzo, bardzo dobry ruch z tym late invade'em, który rozwiązuje tak naprawdę problemy na ich liniach. No i mamy przejście przez mida, w tym miejscu, gdzie Azir normalnie wygrywa, no to musi respektować. Swoją drogą, no to on tak średnio respektuje, ten flash nie musiał być palony. No i tutaj zaraz będzie nietypowo, bo znowu zawracamy i obwodnica. W tym lane state'cie, co prawda, no jest to taki lekuśki bounce back mega, mega wolny w stronę drużyny niebieskiej, więc niby Chovy nie musi aż tak bardzo podchodzić, bo to nie jest typowy freeze. Te miliony są tutaj bliżej, one będą za niedługo bounce backować, ale bardzo, bardzo wolno. Wystarczy jedno rzucenie spela takie jak to, żeby to już się popsuło, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Chovy dalej ma level 2 i wziął oczywiście W i Q, więc nie ma jeszcze E, żeby uciec. Trzecia sprawa, że tyle co użył spela, więc nawet jakby miał teraz za chwilę level 3, co raczej nie jest jeszcze super blisko jego, to tak czy inaczej, nawet gdyby miał ten level 3, to i tak właśnie tyle co użył Q, więc też nie może aż tak łatwo odskoczyć z E wtedy na dalszą odległość. Także ten gang, no działa. Działa i działa w szczególności dlatego, że nie ma on TPK, w związku z czym, co prawda Klęs uratował mu życie, ale to, że nie ma TPK sprawia, że będzie dalej dużo mocniej cierpiał, a Ziału będzie w stanie zgarnąć fajny recall swoim TP-kiem. Oczywiście tutaj Wei misplayuje to na poziomie mechanicznym, no bo w tym miejscu może się cofnąć. Ewentualnie może myślał, że jeszcze jeden autoatak go dobije, ale tutaj no to już jest w ogóle. Skancelował sobie, tu w ogóle zaatakował creepa i dostał milion tower hitów. Także to wygląda mega koślawo i to jest tak naprawdę no, trochę śmieszne, ale ostatecznie intencja jest bardzo dobra. To nie jest tak, że to nic nie zmienia, ponieważ normalnie teraz Wei mógłby iść na swoje kuraki, a co za tym idzie, Peanut nie mógłby tak łatwo sobie tam poczyniać w jego dżungli, a tak to musi iść na wilki, na tych wilkach się uleczyć i dopiero wtedy iść bronić swojej dżungli. Także no przez to, że to był misplay na poziomie mechanicznym, ja to skancelował sobie autoatak, uderzył w creepa i w ogóle milion rzeczy poszło nie tak i przyjął no, zdecydowanie za dużo damage od towera, no to jednak to dużo zmieniło, bo musiał zrobić wilki przed wejściem, z face-checkowaniem swojej górnej dżungli. Tak to normalnie mógłby teraz iść i bronić tej górnej dżungli, bo miałby no mniej więcej tyle HP, ile ma teraz, ale wcześniej. Zauważmy, że też biorąc pod uwagę, ile on zgarnął z mida, to przed zrobieniem wilków ma on też level 3, więc nie jest tak, że gdyby nie dostał tych tower hitów,
to i tak by zrobił wilki, żeby dobić trójkę, żeby móc bić się z Poppy. Nie, on by i tak tę trójkę miał, miałby więcej HP, miałby smite up, więc mógłby iść tam i bronić tego. Także to, że on dostał te tower hity, całkiem sporo zmieniło, ale sama intencja, sam buffing, samo rozwiązanie tego problemu, który mamy na mapie, że mamy dwa sidy, pod które chcemy troszeczkę zimpaktować. Jednocześnie Melisandre, która przegrywa na początkowych levelach, zresztą potem zresztą też, więc to rozwiązanie tego problemu w postaci late invade'a i potem przejścia w swoją górną dżunglę, a jednocześnie zawracając, kampiąc tego mida, wydaje mi się mega, mega dobre i uważam świetny pierwszy puffing od Way'a. No tego sfailował i dostał tower hity, no ale no zdarza się najlepszym. Kto kiedyś nie dostał tower hity? I tutaj co ciekawe, to też jest mega spoko, bo z jednej strony trochę się wyleczył, bijąc te kuraki i wykorzystał to prio z mida, które wcześniej wytworzył sam, do tego, żeby teraz wykorzystać Wave'a na topie podprowadzonego pod towera, żeby zdajwować. No i zobaczcie, mamy minutę 3:30, lekko ponad, i co się stało do tej pory? Zimpaktował on pozytywnie botside, dlatego że Poppy nie ma za bardzo powodu, żeby tam iść, ona jest nieefektywna, co najwyżej mogłaby biec przez całą mapę albo po recallu, żeby zrobić golemy, więc zaimpaktował spoko w botside tym late invade'em, mega zmienił sytuację na midzie, jak i jeszcze dojechał topa z midlanerem, także domino lolowe w pewnym sensie. Tutaj zrobił to, przewróciło się jedno mid domino, które strąciło kolejne i kolejne i w ten sposób wysnowbolowało to i sytuacja jest naprawdę dobra dla RNG, mega mi się to podoba. No i zobaczmy, co się stanie dalej, bo dalej to nie jest koniec. I dalej będą kolejne dobre zagrania. Tak naprawdę zwracamy tutaj największą uwagę na synchronizację mapy i to, co się za chwilę wydarzy. Zauważmy, że teraz Way będzie recallował z topside'u w momencie, w którym jego Jax będzie wracał na linię i odbierał Wave'a reaktywnie, kiedy Poppy nie może tam być. Poppy ma ciężko tu być, bo tutaj już prawie nic nie ma, musiałaby biec sobie taką na golemy. Też nie jest to łatwe, żeby zdajwować Jaxa z flashem na full HP i manie tyle, co wracającego z bazy. Więc teraz on wraca z bazy, odbiera Wave'a reaktywnie, nie jest zagrożony dive'em. Poppy co najwyżej by mogła iść na golemy, ale to by się też mocno opóźniło, bo wtedy on wychodzi z bazy z itemami, a Poppy jeszcze tutaj biegnie, jeszcze nie wydała golda, więc potem by musiała zrecallować z tych golemów, byłaby opóźniona w podside'zie i tak dalej, więc bardzo dużo bym tym straciła, także nawet nie ma zagrożenia ani dive'em, ani tymi golemami, więc w tym momencie Way jest całkowicie niepotrzebny na topside'zie, recalluje i idzie w botside, gdzie ma kampy pierwszolevelowe, no bo nikt ich nie zrobił przez to, co się działo, więc też szybko jest czyści i znajdzie się przy bocie, kiedy top go nie potrzebuje, ani również przeciwnego junglera. Można powiedzieć, nie może tam być, choć teoretycznie może tam być, ale byłby to taki giga śmierdzący cheese. Widzimy też, że Wave idzie w stronę RNG, w związku z czym oni będą go odbierać. Jeżeli Genji chciałoby go w jakiś sposób wykorzystać, no to będą mieli problem, bo Graves tam asekuruje, plus Poppy będzie tam spóźniona lekko, chociaż jakby biegła bez zrobienia kampów, to może by nawet dobiegła. No ale Way to asekuruje, robiąc jednocześnie swoje kampy. On te kampy one-shotuje, bo teraz on ma item, a one są na levelu 1, więc to powinno być bardzo szybkie, że on robi teraz Blue i Grompa naraz chyba, o ile się nie mylę, ale to na minimapie tego aż tak dokładnie nie widzimy, co on tam zrobił. No i teraz lekko podchodzi pod tego bota, kiedy Genji ma slow push, który musi dokraszować, więc teraz Genji ma na sobie presję na bocie. Jednocześnie nie jest on potrzebny na topie, więc mapa jest fajnie zsynchronizowana. Zrobił dużo na topie, a poszedł sobie stopa, kiedy nie jest tam potrzebny i teraz jest w dobrym timerze na bocie, kiedy Genji, no przydałoby się, żeby dokraszowało tego wave'a, a nie mogą tego zrobić, kiedy Graves grozi presją. Lissandra również schodzi z mida, więc jeszcze mają first move na midzie z prio, aczkolwiek tutaj nie wygląda, jakby się coś wydarzyło, szczerze mówiąc już teraz coraz mniej pamiętam, co się tutaj dzieje w tej grze. No okej, teraz idzie na wilki, znowu przesunie się w topside, kiedy będzie to bardziej potrzebne. No i tutaj warto jeszcze wspomnieć, że w międzyczasie niestety RNG Jaxem przyjęło złego trade'a na topie, w związku z czym potem on recalluje wyłącznie po HP kryształ i potkę na HP, co jest dosyć słabe, niestety. Ostatecznie, gdyby nie zrecallował, to byłoby ciężko, bo ma też level 5 po tym, co się stało. Ostatecznie tak naprawdę wygląda to, że Doran wygrywa ten matchup 1-1, przynajmniej wchodzi w lepsze trade'y, ale RNG gra lepiej na mapie, bo w stanie go dojechać na crashu wave'a na topie. No okej, okay, teraz zwróćmy uwagę, że pomimo tego, że Graves całkiem dużo skipował na początku, biegał, robił dużo na mapie, no to teraz przeleciał się od dołu do góry po kampach, zgarniając w zasadzie wszystkie, no i nadrobił trochę. Kampy też teraz się resetują, będą na wyższym levelu za niedługo zrespione i wcale on nie jest do tyłu, a jednocześnie dużo zimpaktował w mapę. Zwróćmy uwagę też, że po tym, co się stało na midzie, teraz to Lissandra ma jednak mowy i ona po tym, co się stało na początku, jest w stanie wyforsowywać prio, jak i schodzić i zarówno tam skowerowała bota, przez co już w ogóle Genji nie mogło naprawić tego lane state'u negatywnego, gdy tam Graves był, jak i teraz ona coveruje topa, więc znowu presja, problemy. Ostatecznie też się tu nic nie wydarzy, ale zwróćmy uwagę, że to Genji jest reaktywne. To Poppy biegła do bota, żeby tam naprawić im, teraz to Poppy biega sobie w topie, akurat tutaj w tym wypadku też robiąc kampy, no ale jednak to oni tutaj są reaktywni i bronią się i próbują zablokować tego dive'a, a to RNG wykonuje proaktywne ruchy z Lissandrą i Gravesem. Jednocześnie Graves nie jest jakoś bardzo do tyłu w dżungli. Jeżeli chodzi o dokładnie kampy, no tutaj widać te różnice dwóch kampów na skorze, ale to nie jest dużo. Przede wszystkim on też podłapał killa, podłapał trochę z wave'ów. Top nie idzie tak dobrze, jak mógłby. Ewidentnie tutaj toplaner RNG musiał zrobić jakieś błędy, jeżeli chodzi o trade'y. Zresztą widzieliśmy jeden słaby trade, po którym on tak po prostu spalił TP'ka, żeby kupić HP
mapę Kryształ i Podkę. Także gdyby nie to, że RNG gra dobrze mapą i schodziło tam i impaktowało w to już drugi raz, no to raczej Doran wygrywałby jeden na jeden ten matchup z Jaxem, a to raczej nie jest korzystny matchup, w związku z czym świadczy to o jakiejś tam różnicy zagrań indywidualnych na poziomie mikro. Oczywiście nie widząc ich prowiu, ich powa, no to ciężko jest ocenić dokładnie, co tam się wydarzyło. Kolejna sprawa, co tutaj się dzieje. Zauważmy kolejną synchronizację. Po tym, jak oni podeszli pod topa, nie są w stanie zdajwować, więc się wycofują. Wszystko jest w miarę w porządku. I teraz ich botlane, biorąc pod uwagę, że wszyscy są przy topie, ich botlane, idą oni pod mida. I zauważcie, tutaj mapa znowu jest synchronizowana. Oni poszli sobie pod topa, bot miał przestrzeń, żeby grać 2 na 2, żeby zrobić to, co zrobił, ale jednocześnie jest to timer, w którym oni będą mogli podchodzić pod Heralda. I teraz bot nie idzie na bota i idą na Heralda. Jednocześnie przechodząc przez mida, osekurują Prayo. W tym momencie jednocześnie zgrywa się to z tym, że Poppy ma kampy w bocie, więc znowu nie jest efektywna. Nie jest tak, że może próbować być blisko tego Heralda, coś blokować, coś podgryzać, robiąc swoje kampy, tylko idzie do bota. Na bocie nikogo nie ma, więc ta Poppy nie znajduje crossmapu. Jak bardzo ładnie zsynchronizowana jest ta mapa, tak szczerze. Czyli znowu, uderzyli oni w topa, jednocześnie botlane zrecalował, idzie w Heralda i oni teraz robią sobie Heralda, kiedy Poppy nie ma powodu, żeby tu być, poszła w bota, ale na bocie też nie ma nic do roboty, ponieważ ich tutaj nie ma, więc nie może zdajwować. Więc Poppy tak naprawdę nie ma nic do roboty. A oni skontestowali Heralda ładnie, wszystko jest zsynchronizowane. Recall na bocie, uderzenie w topa i zrobienie tam presji, jednocześnie zdjęcie presji z bota, bo Poppy musiała bronić dive'a, w sensie pokazać się, żeby protektować dive'a. Zgrywa się z timerem, w którym RNG łapie recall, żeby z tego recalla pójść na Heralda. Wszystko ładnie timingowo jest. Robią tego Heralda, kiedy na bocie RNG nie ma odpowiedzi, bo Drake to nie jest realna odpowiedź. Wzięcie jednego Drake'a to nie jest poważna odpowiedź, jak coś. Plus robiliby go bardzo długo, to nawet nie byłoby korzystne z tymi pikami, które mają. To Poppy Senna by bardzo długo robili tego Drake'a, więc nawet tego Drake'a nie zrobili. No i RNG cały czas gra proaktywnie, cały czas coś robi, a RNG w zasadzie no się broni, albo nie ma nic do roboty. Odpowiedzi. Mamy 9 minutę i dalej cały początkowy etap gry wygląda naprawdę dobrze dla RNG. Za wyjątkiem błędów indywidualnych, takich jak przyjęcie dwóch tower hitów, czy to, że Jax wszedł w słabego trade'a i spalił sobie TP. Więc pomijając błędy indywidualne, czy jest to takie mniejsze, czy jakieś tam mechaniczne, czy jakiś misplay drobny, w zasadzie wszystko, co się do tej pory działo, ma sens. Co bardzo mi się podoba. To jest tak naprawdę pierwszy moment, kiedy to Genji może cokolwiek zrobić. Czyli na tym wave'ie próbują podchodzić, Azir sfogował do topa, ale no i tak ostatecznie się wycofują. Dlaczego się wycofują? No bo nie wiedzą, gdzie są gracze RNG. Nie widzieli Lissandry, ona mogłaby tam równie dobrze biec i zahaczyć o ten obszar, coverując na przykład. Zrobić w taki sposób, że idą tu i jeżeli nic się nie dzieje, to wraca na mida, ale generalnie coveruje, idąc w to miejsce. Więc pomimo tego, iż rzeczywiście mieli oni jakieś tam okienko, mówię konkretnie tutaj Lissandra recaluje, to oni wiedzą, że ta Lissandra recaluje. No i teraz nie wiedzą, gdzie ona dokładnie idzie. Ona równie dobrze może coverować topa, plus jeszcze ma TP-ka, żeby skoverować topa z TP-kiem, jakby chcieli dive'ować. No a Graves jak najbardziej może być w topside, nawet spodziewali, powinni się oni spodziewać, że będzie w topside, więc niby teraz to oni robią jakieś tam groźbę, że tak powiem, czyli jest tutaj ta Poppy, Azir fogował na chwilę do topa, ale nie za wiele mogą zrobić z tym. Znowu botlane też schodzi, żeby ustawić sobie wizję pod granie do bota. I zobaczcie, znowu to jest dobrze zsynchronizowane. Zablokowali to, co się działo na topie, tylko on troluje, ten Jax, on nie powinien tego robić, co teraz się dzieje. Ale na razie zamaszcie to, tutaj się nic nie dzieje. Jaką wielką krechę weźmiemy. To nie zwracajcie jeszcze uwagi na to. Generalnie wszystko na poziomie gameplanu szło dobrze, czyli Lissandra zrecalowała, osłaniając TP-kiem oraz ewentualnie move'em topside. Graves był tutaj osłaniając topside. Teraz przesuwają się w bota, gdzie wcześniej, przed tym jak się przesuwają w bota, ich botlane zrobił tutaj głębszą wizję, co jest oczywiście bardzo korzystne. No i teraz mogą zagrać sobie pod Drake'a z głębszą wizją, dojechać bota, kiedy top powinien być bezpieczny, ale dzieje się to. No, czyli znowu indywidualny troll od strony Jaxa. Chociaż wyszedł z tego całkowicie cało. Myślałem, że pali tutaj Lesha, szczerze. A to się nie wydarzyło, więc jestem troszkę zaskoczony, ale tak czy inaczej jest to okej. Okay. Bo tutaj on nie ma powodu, żeby się tutaj tradeować. To jest risk, żeby się tu tradeować. Zwłaszcza, że Poppy już powinna zrobić kampę na topie. Oni powinni to wiedzieć, mieć te informacje. A jednocześnie Leona biega i warduje, no, głęboko dżunglę na bocie, czyli, no, Poppy nie powinno być już na kampach na topie, a jednocześnie nie zespotowaliśmy jej w dżungli na bocie, więc gdzie może być? No, musi być przy topie, albo ewentualnie pod midem kampić, ale pod midem dookoła mida, zobaczcie, jak ładna jest czerwona wizja, też od góry jest jeden ping, od dołu jest totalnie czysto, więc ta Poppy trochę nie ma gdzie być, więc takie wejście jak to, żeby się tradeować, są trochę riski. Tak naprawdę jedyny powód, jaki widzę, dlaczego ta Poppy się nie pokazuje tutaj i nie próbują chociażby spalić mu flasha, kiedy on tak wskakuje, to jest to, że jeżeli się pokaże na topie, to już totalnie zdejmuje presję z bota, no ale tej presji na bocie i tak nie ma, bo zobaczcie, jak piękna jest
tak głęboka wizja. Oni wszystko wiedzą. Są tutaj pierwsi, mieli mid prio, botlane szedł, zrobił głębszą wizję, wszystko widzą. Piękna sprawa, piękna. No i teraz Poppy jest znowu zespotowana. Zresztą oni już wzięli co chcieli, czyli Drake'a i znowu mogą przesuwać się bardziej w topside. Cały czas są krok lub dwa kroki do przodu. Poppy znowu zespotowana. I teraz przez to, że Poppy została zespotowana, a wave na bocie był taki, że mogą to zrobić, to jeszcze dojazd bota. Zamiast przesunięcie się w topa, to jest dobry ruch według mnie. Na topie też nie ma kampów. Wiedzieli dokładnie, że Poppy instant nie może tam być, więc jeszcze jakiś podjazd pod bota. Akcja też dla nich, no bo doskonale mają informację, kiedy ta Poppy może przyjść. Też wlecieli pierwsi, obili. A tak wyszło to trochę krzywo. Oczywiście przez to, że bot chce się zrekalować, Lissandra zostaje na bocie, żeby to dopuszować, a bot pójdzie na mida, czyli doprowadzi też do spoko rotacji. Biorąc pod uwagę, że jest oczywiste, że gracz, który został obity, czyli Ruler Senną, chce się zrekalować, no to wiadomo, że na bocie zostanie jedna osoba, no bo Poppy nie zostanie bić wave'a, to jest bez sensu. Wtedy totalnie się opóźnia i przegrywa, więc siłą rzeczy tu musi zostać jeden gracz. A jak tu zostanie jeden gracz, a Lissandra jest świeżo po resecie i po TP-ku, to nie ma powodu, żeby ona szła nagle na mida i odbierała wave'a reaktywnie, jak może tego szybciej puszczać proaktywnie, a to bot zgarnie mida. No bo tu wiadomo, że tu będzie jedna osoba. Lissandra jest świeżo po TP-ku, więc nie ma tutaj żadnego powodu, żeby ona tego nie wzięła. W ten sposób jest win-win, bo zarówno nie jest tak, że ona biegnie tu i odbiera to i trochę traci, a bot tutaj idzie i trochę traci, tylko bot zgarnia wave'a tu, ona zgarnia wave'a tu, ale ona zgarnia to szybciej, więc przeciwny bot jeszcze traci, plus no nie opóźnia się, teraz ma first move'a na mapę, że to jest dużo lepszy pomysł. Zresztą to jest standard totalny. I zauważcie, że trakując enemy w fogu, w tym miejscu, Poppy to już w ogóle całkowicie wiedzą, gdzie jest zawsze, ale tak, Azir jest logiczne, że będzie recallował po tym pushu, no bo nie ma co zrobić. Ewentualnie mógłby sfogować do topa i spróbować na topie coś zrobić, ale raczej ma na tyle itemów w bazie, powinien mieć całą maskę. No dokładnie, ma całą maskę, że jest rozsądne, że raczej zrekaluje, bo na topie no niewiele raczej zrobi na topie. Poppy musiałaby skipując kampy biec tam, a też no Jax ma flesza, ma Q, żeby odskoczyć, więc to też nie jest tak, że to byłoby łatwe. Także rozsądnym założeniem jest, że Azir tutaj chce zrekalować. Podobnie rozsądnym założeniem, a właściwie na pewno jest to, że Senna nie może jeszcze tam być, bo jeżeli trakują ją, no to wiedzą, że ona jakiś czas temu tu jest na low HP. Tutaj ona po wzięciu creepów recaluje, więc doliczasz 8 sekund recalla, czekasz aż HP i mana się zrespi i wiadomo, że ona wychodzi z bazy teraz. Więc RNG wiedząc, że ani Azira tu nie może być, bo musiał zrekalować, ani Senny tu nie może być, bo no, nie ma opcji, że ona by tutaj była w takim czasie. Puszczają Heralda, wiedząc, że mają giga tempo, ładują sobie plejty, obijają mid tower, który jest najważniejszym towerem w większości gier, jeżeli chodzi o poziom otwarcia mapy, a w tej koniecznie najważniejszym, dlatego że jest Azir, który dość dobrze holduje mida, więc jednocześnie ten tower ma duże value, więc jak go obijesz, to potem łatwiej go wziąć, więc tutaj jest jeszcze nie dość, że władowałeś plejty, nie dość, że wykorzystałeś tego Heralda w sumie za darmo, no bo tu cię nikt nie zatrzymał, nie opóźniłeś się, nie zainwestowałeś czasu, no to jeszcze jest to otwarcie mida przyszłościowe prostsze, który jest bardzo ważny, zwłaszcza kiedy grasz na takiego Azira, który dobrze tego mida holduje. I teraz od razu znowu Genji jest reaktywny na midzie, no bo pokazało się odpuszowując tego Heralda, no to oni przeszli szybciej, wykorzystując tempo na bota. Akurat tutaj udało się zrekalować, ale tak czy inaczej ładują kolejne plejty w Apheliosa, zaunują przeciwników, teraz ciężko jest face-checkować ich tak naprawdę, jak oni tutaj stoją. Ruler popełni chyba błąd i to zrobi, z tego co pamiętam, także jest też jego dojazd. Tutaj akurat walka się wywiązała taka, no średnia dla nich, ale tak czy inaczej to jest RNG, tak wychodzi zwycięsko na tym, bo Apheleos sobie zgarnia wave'y, plejty, Lissandra ma first move, teraz jest problematyczne, bo Chovy ją obił. Dobra, powiedzmy, że tutaj się mniej więcej kończy early game, no i to prawda tower jeszcze żaden nie padł, więc nie ma jeszcze takiego typowego mid game'u rotacji, ale powiedzmy, że sobie tutaj możemy te szybkie VOD review skończyć. Zobaczmy jeszcze jeden ruch, co się tutaj wydarzy. No typowo, szybciej usunęli się z bota, to podchodzą pod Heralda. Teraz pierwszy raz nie są oni, znaczy teraz pierwszy raz są właściwie RNG reaktywni, bo tutaj oni im wchodzą głębiej. No i tutaj jest pierwszy raz, kiedy coś się naprawdę złego dzieje dla RNG, bo to przeciwnik wszedł im do dżungli, zgarnął prio i to teraz RNG było reaktywne i musiało zrobić odzyskanie kontroli nad tą dżunglą, a no Jax z nim to chodząc tak sobie. No i tak zabił ostatecznie jeszcze jedną osobę. Ruler nie najlepsza gra, też wolałbym, żeby on nie grał Senną, tylko czymś jakimś hypercarry, bo ten gość potrafi totalnie miażdżyć mechanicznie, więc wolałbym, żeby była na nim większa odpowiedzialność niż takim supportującym AD carry, szczerze mówiąc. Aczkolwiek bardzo podoba mi się ten Singed. Ja uważam, że tak naprawdę najbardziej, tak jak powiedziałem, kontrowersyjnym pikiem w tym drafcie była ta Lissandra, która została wykorzystana do tego, żeby grać przez mida z Gravesem ostatecznie i miała jakiś sens, ale no najbardziej kontrowersyjna była Lissandra. Co ciekawe, to jest ciekawe, że mówisz, że w drafcie, w którym jest Singed, najbardziej kontrowersyjna jest Lissandra, ale tak, ten Singed według mnie siadał generalnie. Dobra, tutaj sobie skończymy, bo chciałem najbardziej położyć nacisk na te ruchy na mapie, jeżeli chodzi o junglera, na synchronizację jungle puffing z resztą mapy. Według mnie to był najlepszy początkowy etap gry przez pierwsze dwa dni trwania Mistrzostwa Świata. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy jedna jakaś tam drużyna stąpuje sobie drugą, typu jakaś tam potężna drużyna gra sobie na jakieś UFO, czy jakieś tam inne drużyny z Tyrgiczystanu. To tego nie liczę do końca, nie traktuję tego jakoś bardzo poważnie. Aczkolwiek tak biorąc pod uwagę te gierki, które były lepsze, przynajmniej powinny być lepsze poziomowo, jeżeli chodzi o poziom wstępny, jaki zakładamy dla obydwu drużyn, to była najlepsza gra. Do tej pory RNG pokazało się najlepiej, co oczywiście nie wyciągałbym na podstawie
podstawie tego jakoś bardzo pochopnych wniosków, zwłaszcza, że w sumie jak wy to oglądacie, to na pewno już jest więcej niż po drugim dniu, bo nie ma opcji, że to zostanie zmontowane, wrzucone i wstawione i w ogóle tego samego dnia, którego to nagram, a w sumie już za kilka godzin zaczyna się trzeci dzień. No ale tak, bardzo fajna gra, bardzo mi się podoba. W zasadzie do tej minuty teraz nie za wiele da się przyczepić, jeżeli chodzi o taki ogólny game plan i ruchy na mapie. Są oczywiście indywidualne błędy, ten Jax trochę dziwnie wszedł w kilka słabszych trade'ów, to przyjęcie tower hitów na midzie na początku, to też było łagodnie mówiąc niefortunne. Natomiast ostatecznie, jeżeli chodzi o właśnie, tak jak powiedziałem, ruchy na mapie, bardzo dobra gra, naprawdę wszystko jest zrozumiałe, wiadomo dlaczego się dzieje, ma sens, szanuję, no i zobaczymy co dalej. A póki co się żegnam, standardowo, jeżeli się podobało, jeżeli dotrwałeś do końca, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś ślad. No i na razie, cześć, szalom.